Ja ci powiem, że to tak mnie nie da. Jak się nie zaszyjesz, to ja to w ogóle nie prowadzę z tobą żadnej konwersacji, nie chcę z tobą mieszkać. Teraz dupkę zaszyć? Inaczej w ogóle tego związku nie ma. No. Chciałam sobie dupę teraz zaszyć. A co ty myślałeś, że ty będziesz robić sobie kiedy chcesz? Ja już tobie nie zaufam. Ciągle kłamiesz, ciągle nie jesteś po prostu, nie wytrzymujesz obietnic, wiecznie po prostu kłamstwo. Nawet widzisz wódkę swoją, to mówisz, że to nie jest twoje. Ty masz, człowieku, problem i to duży. Ty masz iść się zacząć i masz iść do psychologa. Po leki, do specjalisty, na rozmowę, jeżeli ze mną nie umiesz rozmawiać. A może nie umiem? No nie umiesz. Ty wiecznie udajesz, że wszystko jest w porządku, a z tego co widzę, to bo u ciebie jest ciągle w porządku. Mi jest w porządku? Ja się zawsze pytam. Mówisz, że zajebiście. No. A potem widzę coś takiego. No nie jestem z takich, co się będą żalić. Nie, no najlepiej to wychlać wódę. Może innego rozwiązania z domu nie wyciągnąłem, wiesz? No ale przecież wiesz, że to jest złe rozwiązanie. No. To jeżeli wiesz, że to jest złe rozwiązanie, to po co to powielasz? Gdybym wiedział, to bym ci powiedział. No, tyle masz do powiedzenia. Ale co ja mam ci powiedzieć? I smutno. Co mam ci powiedzieć? Kleję, tak, kleję, no. Uspokój. Bo sobie nie daję, nie radzę sobie z tym. Już teraz bardziej mi to zaczęło przeszkadzać. Już teraz bardziej się zacząłem otwierać i mówić już oficjalnie, że mam problem. No, oficjalnie już przestałem go ukrywać. Z tobą na pewno nie będę rozmawiać. No. Ty musisz iść do psychologa, bo ciebie się w głowie i to grubo. No, dobrze, pójdę się zaszyć. Ty łaskę mi robisz? To jest dla ciebie, nie dla mnie. Dobrze, pójdę. Ty sobie zmarnujesz życie, nie ja. Dobrze, ja sobie pójdę. Poradzę. No i widzisz, i z tobą jest taka rozmowa. Nie, Pysiek, dobra, to pojedzie z tobą, pomogę ci. Nie, to ja sobie poradzę. I... No ja sobie poradzę. I ty łaskę mi robisz, ty. No, nie robię ci łaski, mówię ci, że pójdę. Ty czemu wcześniej tego nie zrobiłeś? Dobra, nie chcę mi się już z tobą gadać. No standardowo uciekasz od tego. Standardowo ty z tobą się nie da rozmawiać. Ty wiecznie po prostu i uciekasz. Zamiast powiedzieć, co się dzieje takiego. Jak ci mówię, to mnie nie słucha. Ale ty mi nic nie mówisz, sobie nie radzisz, ale z czym? Powiedziałem ci już. Z tym, że musisz ciężko trenować? Powiedziałem ci już. Teraz będziesz się nade mną pastwić? To jest niepastwę, ja z tobą rozmawiam. Ty się cieszysz, że ja z tobą chcę w ogóle rozmawiać. No. Bo tak naprawdę, ty mnie kocha, to wypi***a z domu i tyle by było. Jak widziałem, jak już cierpi już ostatecznie, to już nie mogłem tego znieść, nie? Pękło we mnie wszystko. Co to ze mnie za facet, że ja takie coś muszę robić, nie? To jest dramat. Nie chcę mi gadać już. Rozumiesz czy nie dobrze, rozumiesz? Dobrze, pojedziesz ze mną czy nie? Ja cię sobie osobiście zawiozę, wiesz? No. I nie wymkniesz się, że ty nie idziesz.